Urząd Miasta Koło przy współudziale tutaj pana prezesa Roberta Gajdy, Miejskiej Karty Seniora. No dzień dzisiejszy mamy w obiegu Karty Dużej Rodziny. Proszę państwa, zgadzam mnie, ta Karta Dużej Rodziny nie spełnia wszystkich wymogów, aspektów dla rodzin wielodzietnych. Ja twierdzę, proszę państwa, że jest to karta dla rodzin wielodzietnych, ale dla ludzi bogatych, którzy mają duży przypływ z każdego miesiąca z gotówki. Ja tutaj się pochyliłem wspólnie z panem prezesem, żeby wyjść tutaj naprzeciwko oczekiwaniom dużym rodzinom w mieście Kole. Chcielibyśmy tutaj ze swojej strony z panem Robertem przy współudziale tutaj państwa jako przedsiębiorców uruchomić, tak jak mówiłem, kartę rodziny miejskiej czy kartę rodziny seniora. Przy współudziale państwa proponował tutaj, żebyśmy w takim szerokim wachlarzu wspólnie wyremisowały jakieś pusty dla tych rodzin. No to z punktu widzenia ekonomicznego tak się to państwu będzie opłacało, tak to się przełoży na dobre funkcjonowanie tej firmy, na obróty danych towarów w danej branży. I przede wszystkim mam tutaj na myśli moje podległe tutaj jednostki pod Urząd Miasta, tutaj mam basen, mam dom kultury, Mosin, i też tutaj będę rozmawiał ze swoimi dyrektorami w aspekcie udzielenia większych tutaj pustów, zniżek dla rodzin wielodzietnych i dla ludzi seniorów. Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby zachęcić naszych seniorów do kupowania w naszych sklepach rodzimych, żeby faktycznie unikać sieci wielkopowierzchniowych, a wspierać nasz lokalny handel. Karta ta będzie przysługiwała każdej osobie powyżej 60 roku życia. Każdy z seniorów może taką kartę wyrobić w Urzędzie Miasta. Ona będzie obowiązywała od 1 kwietnia. Ona jest bezterminowa i dzięki tej karcie przysługuje danym osobom rabat w sklepach spożywczych, chemicznych, w punktach usługowych, jak również łączyło się do tej akcji miasto, również w punktach użyteczności publicznej, czyli baseny, basen oprócz tego kino, muzea. Tam wszędzie będą rabaty udzielane. Będą rabaty albo kwotowe, albo ilościowe. Sklep tam przyznają od 3 do 10% nawet. Jeżeli chodzi o miasto, to już mam zapewnienie od burmistrza, że będzie to rabat na wysokości 20% na każdą z tych miejsc. Przyznam szczerze, że ja wzorowałem się na karcie, która jest przygotowana właśnie Miejska Karta Seniora w Słupcy. Tam to obowiązuje od ponad 2 lat. Rozmawiając z tamtymi przedsiębiorcami, bardzo sobie chwalą. Mówią, że faktycznie zwiększyła się sprzedaż. Może nie są to aż bardzo duże zwiększenie tej sprzedaży, ale jest to odczuwalne. Nasi przedsiębiorcy, fakt, że będą musieli ponieść koszt tego rabatu, który udzielają, ale będą mieli darmową reklamę na stronie koła, bo już wiem, że rozmawiałem z panem z miasta, że przygotuje zakładkę do naszej strony miejskiej, gdzie będzie właśnie Miejska Karta Seniora, tam będzie reklama każdej firmy, która przystąpiła do tej akcji. Jak zaznaczałem wcześniej, że będzie to skierowane tylko do firm naszych rodzimych, czyli wszystkie firmy, które są z miejscowości spoza koła, nie będą brały udziału w tej akcji. Będzie to zniszczenie, że będą mieli. Tak, w każdym sklepie będzie wywieszony plakat, na którym będzie informacja właśnie, tu honorujemy kartę seniora. Z tą kartą dany senior pojawi się w sklepie i tylko on może korzystać z tej karty. Przedsiębiorca będzie miał prawo sprawdzić, nie będzie musiał, ale będzie miał prawo sprawdzić, czy faktycznie właściciel karty przyszedł dokonać zakupów i będzie poinformowany właśnie poprzez ten plakat na zewnątrz każdego sklepu. Miejmy nadzieję, że dzisiaj się dowiemy. Ja rozmawiałem z tymi przedsiębiorcami, z którymi ja współpracuję, których znam w Kole, bardzo pozytywny był odzew z ich strony. Jest pan inicjatorem wprowadzenia miejskiej karty w mieście. Tak, tak. Z panem burmistrzem. Z panem burmistrzem, zgadza się. Pan burmistrz też chce jeszcze podłączyć pod tą inicjatywę kartę dużej rodziny. Tylko że mówię, że akurat jeżeli chodzi o kartę dużą rodziny, to już się zajmuje urząd. Ja nie wnikam, jakie tam są ustalenia. Wiem, że tam wytyczne z państwa były dosyć wysokie, jeżeli chodzi o rabaty, i to było w dużych sklepach. My chcemy jednak wspierać ten nasz mały region, a nie wspierać duże sklepy wielkopowierzchniowe.